Cześć, dzień dobry, siemaneczko. Witam was w tej jakże nieprzychylnej aurze. Niestety, ale co chwilę pada deszcz. Niebo zachmurzone, także niestety nie będzie pięknego słoneczka. No chyba, że uda się i wiatr to wszystko przewieje, co jest nade mną, aczkolwiek szczerze wam powiem, wątpię w to. Słuchajcie, no lecę nad kolejne miejsce. Nad kolejne miejsce. Na kolejne miejsce. Lecimy pod most, na most. Najprawdopodobniej jest to na chwilę obecną kładka taka do przechodzenia dla pieszych, dla rowerów, tylko i wyłącznie. Ale najprawdopodobniej, jak parę filmów wcześniej, było to miejsce, w którym kiedyś był przejazd kolejowy. Tak mi się wydaje. Przejazd, most kolejowy, przepraszam. Tak mi się wydaje, ponieważ wygląda to wszystko tak samo. Są piękne, murowane dwa takie jakby sporniki po obu brzegach. Także no myślę, że to było wcześniej most kolejowy, a teraz jest to po prostu zwykła kładka do przechodzenia. Słuchajcie, no niestety problem jest taki, że tak jak widzicie za mną, piękny asfalcik, a ja muszę iść z buta. Dlaczego? Ponieważ zakaz poruszania się wszelkich pojazdów, około 700 metrów do przejścia. Dużo i niedużo. Tak na spokojnie, z samym pustym wiaderkiem, jest to odległość bez problemu do pokonania. No ale jeżeli okaże się, że się fanty trafią, że się nałowi, to będzie już ciężko wracać, powiem wam. Także no niestety, no zobaczymy. Mam nadzieję, że się trafi i mimo wszystko, że się namęczę, ale że będzie troszkę fantów, że będą ciekawe rzeczy. Co wam powiem? Obok są jeziora, znaczy jeziora, takie trochę bagna, trochę jeziora. Jest od groma dzikich gęsi. Powiem wam, naprawdę kolejne miejsce, gdzie jest ich pełno. I nigdy wcześniej nie widziałem takiej ilości dzikich gęsi. Tak mi się wydaje, że są albo dzikie gęsi, albo dzikie kaczki, bo są naprawdę duże. To nie są takie kaczorki, które pływają sobie po oczkach wodnych, postawach w mieście. Tylko takie byki, przynajmniej z 2,5 razy większe niż one, jak nie lepiej. Takie naprawdę konkretne są. Jak uda mi się gdzieś nagrać, to wam pokażę. O, może po asfalcie będzie wygodniej. No i tyle, no nie będę wam truł tyłka, bo nawet nie wiem za bardzo o czym w tym momencie. Dojdę na miejsce, to wam miejsce pokażę. Zobaczycie, gdzie będziemy łowić w dniu dzisiejszym i zapraszam was na odcinek. A, no i oczywiście, standardowo, jeżeli nie subskrybujecie kanału, zapraszam, klikajcie suba, to są tylko 2-3 sekundy. Raz, dwa, trzy, pum, i jest zasubskrybowany kanał. Jeżeli film wam się podoba, lajkujcie, jak chcecie, to komentujcie, udostępniajcie, niech się wieść niesie. Dobra, lecę, koniec pierdół, widzimy się już na moście, pokażę wam, jak on wygląda. No i zaczynamy łowić, bo szkoda czasu. No i dobra, jesteśmy na miejscu, doszliśmy już do tego mostu, pokażę wam, jak to wszystko wygląda, pokażę wam mniej więcej, jak wygląda okolica. No i łowimy, słuchajcie, także proszę bardzo, to jest nasz mostek. Zapraszam was. Jak widzicie, słupki są, także tylko rowerem. Taki fajny, szeroki kanał. Tutaj wszędzie przed nami, tu po drugiej stronie są moczary. Słuchajcie, jeziora, moczary, podmokłe tereny. Jest pełno gęsi, pełno kaczek. Tu macie drugą stronę mostu. I tu wam pokażę z tej strony może. Tu mamy na dole cegły. Tak samo tam, widzicie? Tu. I to samo jest z drugiej strony. Słuchajcie, dlatego wygląda to tak samo jak tamta kładka, którą wcześniej rzucałem, gdzie myślałem, że wyłowiłem minę. Być może ćwiczebną, być może nie wiem. Wygląda to tak samo, także obstawiam, że to też był wcześniej most kolejowy, najprawdopodobniej z jednym torem. No i został przerobiony. Został przerobiony na kładkę z tyłu. Tutaj widzicie. Miejsce tylko dla rowerzystów, tylko dla pieszych, moczary, pełno ptactwa. Naprawdę bardzo fajne miejsce, żeby się wyciszyć i uspokoić. Ale my dzisiaj tu nie po to przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy tu po to, żeby łowić. Biorę magnes, idę na most, łowimy, szukamy, zobaczymy, co się trafi w tej wodzie. Także zapraszam was do oglądania. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, moja standardowa praktyka, czyli zaczynamy od sprawdzenia tego, co się dzieje tu wzdłuż mostu, a później będziemy rzucać coraz dalej i będziemy szukać coraz głębiej, także też jest fajnie, jest wyłożone aluminium, lekkie przyciąganie, ponieważ pod spodem są sporniki ze stali. No i sprawdzimy, co się kryje w tej wodzie.
Już chyba coś podłapało, ale to ciężko powiedzieć. Bardzo dużo mułu czuję, że jest, bo magnes się wbija, zasysa go. No ale dobra. Teraz sprawdzimy. Może być tak, że rzeczy się kryją bardzo głęboko w tym mule. Nie jest dość, nie jest tu bardzo głęboko, przynajmniej pod względem tego mułu. No jakieś pierdoły się pierwsze trafiły, także na dzień dobry mamy gwoździa na pewno. Tak, na razie mamy gwóźdź dość długi i jakieś drobne pierdoły. Słuchajcie, no zobaczymy. Teraz już nie będę wam tutaj tyłka zawracał, tylko pokażę wam, jak już trafię jakieś konkretne fanty, konkretne rzeczy. Także gwóźdź był pierwszy, co będzie drugie, zaraz się okaże. Jestem przy samym końcu mostu, od środka do tego samego brzegu nic się nie trafiło. I teraz tu przy samym brzegu mamy trafienie, przy samym brzegu, przy samym murze, no. Jest nasze trafienie pierwsze. I trafienie jest fajne, patrzcie. Jest sympatyczne. Taki piorunek z jakimiś śrubami albo gwoździami. Także jest fajnie. Jest fajnie i tu sama drobnica, sama jakaś korozja. Nic specjalnego. Drugie przyłapanie znowu przy tym murze. Pierwsze było tutaj, tu następne jest. Zobaczymy, czy uda się to szarpnąć. No i zobaczymy, co najciekawsze, co to będzie. Dobra, jest. No i co? I znowu kamienie zaczynam łowić? No i znowu łowię kamienie, moi drodzy. No ja nie rozumiem. Ewentualnie spróbujmy to po prostu trzasnąć gdzieś o asfalt. No kamień. Jak widzicie, kamień, spiek jakiś. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Szukamy dalej. Może coś zaraz padnie. Jestem po drugiej stronie. Tamta strona nic mi nie dała. Trochę tylko zardzewiałych odłamków. I teraz mam po tej stronie takie przyłapanko. Zobaczcie, zaraz zobaczymy, co to jest. Opa. Dość spore, dość ciężkie. No i obstawiam jakiś po prostu odłamek. Na pewno dużo, jak widzicie, rdzy się trafia jakiejś takiej. No i tu mamy taki odłamek. Jak widzicie, opa, tu ładnie kamyczek odszedł. Tu drugi. Taki kawałek mostu, może starego. A może nie, a może od pociągu albo od czegoś. Teraz będziemy dalej męczyć tą stronę, bo piękne miejsce, ale na razie niezłomodajne. Chyba tak jak mówiłem wcześniej, wszystko leży głębiej, co też jest bardzo możliwe. Praktycznie w tym samym miejscu drugie przyłapanie. I coś podobnego do tego, co przed chwilą wyłowiłem. Też jakiś element, a to też to takie kolanko jakby. Wcześniej pierwsza rzecz z tamtej strony to była też takie, tylko że chyba trochę większe kolanko. Także coś takiego teraz padło. No to fajnie, fajnie. Trzecie przyłapanie z tego samego miejsca, słuchajcie. Haha, super. Trzecie przyłapanie. Trzecie przyłapaniem jest też jakiś taki odłamek od mostu. No i kupa oczywiście syfu. Jeszcze jedno przyłapanie, patrzcie. Czyli z tej strony więcej rzeczy jest. Chyba że z tamtej nie mogą trafić. No sprawdzimy może jeszcze później. Kolejne kolanko odmocowania i kupa tego drobnego shitu. No i postanowiłem sobie zejść tutaj na ten murek boczny. Tu sobie widzicie, jak siedzę. Ponieważ nic, kompletnie nic, tak samo nie wychodzi. No i tu mam przyłapanie pod całymi nogami. Jeszcze nie wiem, co tam jest, także wciągamy to do góry i zobaczymy. Jest dość mocne. O, proszę. Właśnie na takie rzeczy. Na takie rzeczy w takim miejscu człowiek liczy. Jakieś konkrety. Opa. Element starego mocowania mostu. Tu są nity. No, fajnie. Tu położymy na razie. Co jeszcze mamy?
Mamy rybkę wędkarską i jakiś kawałek, opa, pręta. To sobie tu rzucimy. No i dobra, no to powtórkę zrobimy. Jak stąd wyszło, może tutaj coś jeszcze leży. Patrzcie, no i jest. Jest drugie przyłapanie, to było tu bliżej, to jest trochę dalej. Tam będzie można ewentualnie zejść, w takim razie porzucać. O, no chodź, wyjdź. Nie chcę iść, patrzcie, bo tam kamienie są. I może nie chcieć tak łatwo wyjść. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie, puszcza. Ach, cholera, jasna, puściło. Ale coś, nie, coś trzyma, tak i tak coś trzyma. Coś mamy. Ole, trafienie, patrzcie. Ile tego tu wyszło tym razem. Co my tu mamy? Tu mamy kątownik, stary, zarośnięty. A tu co mamy? To jest to jest razem wszystko połączone, no dobra. Pięknie. Tu mamy, zobaczcie, słupek jakiś z łańcuchem i z liną przymocowane, czyli być może kiedyś ktoś tu cumował. No to powtóreczka. Powtóreczka, podoba mi się to. Z tej strony jest fajniej. Opa. Ale rursko. Ale rursko. No i mamy następny kątownik. Ale siedzi coś ogromnego w wodzie. I nie mam pojęcia co. Przeniosłem się na drugą stronę. Byłem po tamtej stronie, jestem po tej. Mam parę sztuk jakieś wyszło i to wszystko. Tutaj też na razie za specjalnie nie jest. Wyszła jakaś jedna śruba. Teraz wam pokażę. O, teraz widzicie. Jakaś pierdoła mała wyszła. Przecięta. Tutaj wyszła jakaś taka śruba. Tam jeszcze taka jakaś obręcz mała od czegoś. No i szukam, sprawdzam. Rzucimy parę razy pod most. No tak powiem wam, widnie jest na razie. Tam pod mostem siedzi coś dużego, ale nie chcę wyjść, bo jest, domyślam się, że cholernie naprawdę duże. Jednak nie wszystko mój kręgosłup jest w stanie wytrzymać, także no zobaczymy zaraz. O, teraz coś podłapało. I puściło? Czy jest? Nie, coś jest. A jakaś szmata jeszcze jest do tego wszystkiego, co my tu mamy. A mamy to samo, co wcześniej mieliśmy. Czyli ten taki... W sumie nie wiem, czy to jest... Opa! No, coś od mostu jakieś. Narożnik ten taki, powiedzmy, no. Wrzucę się jeszcze raz, tylko muszę uważać na ten... Duży element, żeby się z nim nie siłować. Zszedłem na trzeci filar. Tam byłem przed chwilą, tam jeszcze wcześniej. Raz, dwa, trzy. Tam będzie filar czwarty. Sprawdzamy teraz, co się po tej stronie jeszcze wydarzy. Bo tu w sumie dużo nie sprawdzałem magnesem i już coś jest. Już mamy kolejne kolanko zagięte w kształcie litery S. Może jest kolejny fajny elemencik. No i kupa. Tak jak widzicie, syfu całego. No i mamy przyłapanko. Jest przyłapanie konkretne i odłamek z mostu. Konkretny odłameczek, super. A teraz takie zaskoczenie, patrzcie. No, ewidentnie ta strona jest fajna. I kolejne kolanko. Chwyta coś. Znowu coś chwyta, fajnie. O,
obecnie chyba puszcza też. Tu coś jeszcze leży tak jakby. No chodź. Jest. O, patrzcie. No to ja w ogóle nie wiem, co to są za spieki, naprawdę. Stój. Grzeczny. No i kolejny elemencik. Opa. No kolejna ta eska. Trochę ich tu dzisiaj wychodzi. No i dobra, robimy ostatni, czwarty filar. No i mamy trafienie. Teraz zobaczymy jakie. Tu mamy na pewno cegłówkę, która się przykleiła, więc cegłówka sobie zjedzie na dół, bo jest nam niepotrzebna. No i tu mamy takie cudo. Opa. Ja myślę, że kawałek od starego mostu. Dobra, porzucam tutaj jeszcze i będę się stąd zbierał. W sumie coś tam tego wyszło, może nie jakoś rewelacyjnie, no ale coś tam jest. Zaraz zobaczymy, co jeszcze tutaj wskoczy z tej strony. No i zobaczcie. Coś, czego niestety nie wyjmę. Grubo. Albo grubo, albo wcale, jak to się mówi, tak? Nawet jakbym chciał, to chyba to nie pójdzie. Za mało rąk mam. Niestety ośmiornicą nie jestem. No dobra. Machniem jeszcze tam parę razy. I zobaczymy, co będzie dalej. Koniec łowienia na dzisiaj, słuchajcie. Nie wychodzi nic więcej. Nie będę się więcej męczył, bo nie ma to najmniejszego sensu. Bo tak jak powiedziałem, nie wychodzi nic. Nic nie wychodzi. Dobra, słuchajcie, podsumujemy sobie to, no tak coś tam wpadło, ale szału nie ma, dubska nie urywa. Tu mamy drobnicę, tu mamy ten cały syf na dole, mamy dwa kątowniczki, mamy tą jakąś tulejkę jakby, czy coś takiego. Takie pierdółki same. No i po kolei mamy ten nasz słupek z łańcuchem i z liną. Proszę bardzo, może od krowy, może od łódki, chyba od krowy w sumie z pola, nie wiem. Gdzie krowa jest. No mamy jakieś te odłamki, najprawdopodobniej od starego mostu. No i rursko, rura zwykła, żaden to Panzerfaust, ani nic, po prostu zwyczajna, najzwyczajniejsza w świecie rura. No i nasze kątowniki, powiedzmy, takie podwójne, eski, zetki w sumie, nie eski. Eski, zetki, zależy, w którą stronę położymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk, plus tutaj mamy ten nasz element też od starego mostu z nitami tutaj w środku. Także tak to wygląda, tyle tego wyszło. Jak mówię, nie jest tego jakoś specjalnie dużo, no ale coś jest, coś się trafiło. Zawsze wypad do przodu, parę kilo też wpadło. Także to wszystko będzie na ten moment, na tą chwilę, na ten odcinek. Widzieliście podsumowanie, widzieliście mój dzisiejszy połów. No niestety, nie zawsze piękny most, nie zawsze super fajne miejsce da nam naprawdę dużo fajnych fantów. Tak to czasem bywa. Nie zawsze można mieć fajne, duże miejsce. Do dupy powiedziałem, nie? Nie zawsze może być po prostu fajnie. Słuchajcie, no... Tak jak mówiłem na początku, taki powiem na końcu tego filmu, jeżeli nie subskrybujesz kanału, zajmie ci to dosłownie 2, max 3 sekundy. Kliknij na dole, subskrybuj, pyk i po sprawie. I dostajesz wszystkie świeże filmy na bieżąco, wszystko co się dzieje na kanale. Także zachęcam was serdecznie do tego. Klikajcie powiadomienia, klikajcie dzwoneczek, żeby przychodziło wam wszystko, żeby wam się wszystko wyświetlało. Tymczasem dziękuję wam, że byliście ze mną w ten szary,
częściowo deszczowy i średni dzień. Miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć.